Sałatka w formie placka. Słodkiego, bo on jest słodziutki. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Paulina i witam się z Wami ponownie w mojej kuchni. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ilość komentarzy pod ostatnim filmem. Domyślam się, że rzeczywiście bardzo potrzebujecie tutaj na YouTubie przepisu na placuszki proteinowe z cukinii. No więc ubrałam się pod kolor zielony, mam cukinię i bierzemy się do roboty. Przygotowałam sobie pół cukinii, takiej nie za dużej, nie za małej w sam raz. Do tego cały banan. On robi nam fajną konsystencję ciasta. Do tego dwa jajka, u mnie jedyneczki albo zerówki. Mąka owsiana. Odżywka białkowa, która podbije nam białko w tych placuszkach. Takie dwa brykieciki ze szpinaku, trzeba je odmrozić i odsączyć z wody. Oliwa z oliwek oraz sól. Zaczniemy sobie od bicia jajek i potrzebujemy białka ubić na sztywną masę z odrobiną soli. Po co? Po to, żeby nasze placuszki były pulchniutkie i pyszniutkie. To co? Bierzemy się do roboty. Najpierw zmiksujemy sobie wszystkie warzywka, owoce i jajko, żeby po prostu konsystencja była spoko, żeby nam się dobrze zmiksowało, zblendowało, a później będziemy dodawać suche składniki, czyli właśnie odżywkę białkową i mąkę. Często pytacie się mnie, czym można zastąpić odżywkę białkową w tych naszych przepisach. No, tak za bardzo niczym. Jeżeli chcemy, żeby nasze placuszki były wysokobiałkowe, no to w jakiś sposób to białko musimy dostarczyć. I odżywka białkowa tutaj jest, no, niezbędna. Jeżeli nie chcecie, żeby to były wysokobiałkowe placuszki, to oczywiście możecie użyć mąki albo na przykład budyniu. Tylko wtedy pamiętajcie, że placuszki, które usmażycie, nie będą wysokobiałkowe, one będą miały zupełnie inne makro. Jeżeli chodzi o odżywkę białkową, to teraz nawet odżywkę białkową możecie kupić w Biedronce czy w Lidlu, więc to nie jest trudno dostępny produkt. A odżywka białkowa to taki twaróg w proszku, bardzo fajny dodatek właśnie do takich wypieków, jakie będziemy dzisiaj robić, żeby podbić w nich białko. Jeżeli oczywiście zamienimy sobie odżywkę białkową na mąkę albo na budyń, no to wtedy wartość białka w tych naszych placuszkach będzie już zupełnie inna, a także dużo więcej będzie węglowodanów, więc miejcie to na uwadze. Oczywiście możecie kombinować, możecie robić co chcecie z tymi przepisami. Najważniejsze, żeby Wam smakowało.
placuszki się smażą, a ja w tym czasie powiem Wam, że mam straszny dylemat, bo do tej pory korzystałam z tego typu narzędzi kuchennych. To są takie zwykłe plastikowe łyżki. Łyżki, szpatułki, no wszystko, prawda? Takie zwykłe plastikowe. A ostatnio zakupiłam sobie takie drewniane, a dokładniej bambusowe. I teraz mam straszny problem, bo tak, te mnie wkurzały, bo z nich ten plastik troszeczkę się kruszy, więc gdzieś tam może wchodzić w jedzenie, co niespecjalnie mi się podoba. Natomiast te, mimo że naolejowałam je bardzo dobrze przed użyciem, no to chłoną potrawy. I są takie, wiecie, mam z tyłu głowy gdzieś poczucie, że one może nie są super higieniczne. I teraz mam do Was pytanie. Jakich łyżek, jakich szpatułek, jakich narzędzi Wy używacie? Czy wolicie te drewniane, czy wolicie te plastikowe, czy może jeszcze inne? Dajcie mi znać w komentarzach. Placki, zapomniałam o nich. Sorry. I lecimy z drugą partią placuchów. Ciasto tym razem wyszło mi troszeczkę bardziej wodniste, ale to nic złego. Ostatnio jak robiłam, to było bardziej takie zwarte, że one były grubsze. Ale nawet się cieszę, powiem szczerze, dlatego że teraz wyjdą cieńsze, lepiej się usmażą. No dobra, niech się robią. No i co Wy na to? Kurczę, powiem Wam, że pachną nieziemsko. Pachną jak taki cudowny biszkopt. W ogóle nie czuć cukinii ani szpinaku. Powiedziałabym, że w ogóle. Myślę, że to jest zasługa i banana, i odżywki białkowej. Są mięciusieńkie. Zobaczcie, jakie one są mięciusieńkie. Absolutnie cudowne. No dobra, dobra, ale z czym takie placuszki mogę sobie zjeść? Po pierwsze, z różnymi owocami. Z jagodami, z truskawkami, z kiwi. O, kiwi by było fantastyczne tutaj. Do tego właśnie takie smarowidła, na przykład smyr, na przykład skyr, albo taki pudding proteinowy, który też możecie dostać w zwykłej Biedronce czy Lidlu. To są produkty absolutnie dostępne dla wszystkich, dla każdego. Masło orzechowe, super też dodatek, źródło tłuszczu, bardzo fajnie. Oczywiście takie skyry owocowe też i to będzie naprawdę, naprawdę pychotka. A, ostatnio znalazłam też w Lidlu tego typu sos owocowy. To są, wiecie, to są jakby propozycje. Możecie sobie je zjeść też sauté. Tutaj ja nic nie narzucam. Ale właśnie, kiwi jak najbardziej. Malinki, truskawki, borówki, jeżyny, tego typu owoce będą idealne. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten przepis, dlatego że on jest kosmicznie dobry. Jeżeli kojarzycie moje placuszki marchewkowe, no to szczerze, to jest 1000 razy lepsze. Boskie. Pokażę Wam, jaka to jest w ogóle konsystencja. Zobaczcie, to jest biszkopt. On jest puszysty jak chmurka. No nie ma nic lepszego na ziemi. Serio. Jeżeli podoba Wam się ten przepis i jeżeli chcecie wspierać mój kanał i moją twórczość tutaj na YouTubie, to koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie komentarz. Jeżeli nie macie nic kompletnie do powiedzenia, to zostawcie mi proszę chociaż emotikonkę z placuszkami albo z czymś innym. Może być uśmieszek, może być serduszko, żebym ja po prostu wiedziała, że Wy tutaj byliście, że obejrzeliście ten film do końca i że macie w planach przetestowanie tych oto placuchów. Dobra, nie przedłużam. Zapraszam Was też na moje inne social media, na Instagrama, na TikToka, na YouTube'a, chociaż już tutaj jesteście, no ale wiecie, o co chodzi. Zapraszam Was wszędzie tam, gdzie jestem. Jeżeli chcecie być ze mną w kontakcie, jeżeli chcecie obserwować, co tam u mnie słychać, no to właśnie Instagram, TikTok i YouTube to są odpowiednie miejsca do tego. Pozdrawiam Was serdecznie z nad talerza pełnego placków. Tam mam jeszcze dużo, dużo więcej, więc będę miała na później. I co? No i fajnie, oby Wam smakowały. Jeden jest problem z tymi plackami. Że można opędzlować wszystkie naraz. Bo są bardzo dobre. Ale w końcu to są warzywa, tak? Czy to są warzywa? To są warzywa. Jem właśnie warzywa. Cukinia, cukinia. Proszę Was. To jest jak sałatka.
giving me wings.